Cześć. Dzisiaj parę słów chciałem powiedzieć o podmiance wody, o dolewkach wody. Ale chciałem opowiedzieć, jak ja to robię. Nie wiem, czy robię dobrze, czy źle, bo różne są opinie na ten temat i nie twierdzę, że jestem najmądrzejszy. Na pewno są bardziej doświadczeni akwaryści, na pewno są akwaryści z większą wiedzą. Ale ja podmieniam wodę co tydzień. Czasem częściej, ale najczęściej co tydzień w ilości 40-50%. To dużo. To więcej niż większość zaleca, czyli te 20-30%. Ale zauważyłem, że po takich podmiankach ryby dobrze się czują. Że są takie aktywne, chętniej jedzą, lepiej pływają, nie są takie osowiałe, nie chowają się gdzieś tam wśród roślin. A nie zauważyłem, żeby jakieś skutki uboczne to wywoływało. Wiadomo, że są tacy, którzy nie podmieniają wody, a tylko dolewają to, co odparuje. No ale ja tej metody nie stosuję. Chociażby dlatego, że podczas życia akwarium wytwarzają się różne związki. Toksyczne ryby, w końcu przemiana materii następuje, ryby się załatwiają do wody. No, trzeba gdzieś to zutylizować, gdzieś to wyczyścić, podmienić, dolać tej świeżej wody. Niektórzy z Was na pewno testują wodę na zawartość fosforanów, azotanów i tak dalej. Ja tego nigdy nie robiłem. Po prostu podmieniam wodę co tydzień, nie wiedząc, jakie ma parametry. Leję wodę z kranu, nie leję wody RO, nie leję wody takiej czystej, destylowanej. Co też jest istotne przy na przykład tylko dolewkach, bo jak wiemy, przy odparowaniu paruje nam czysta woda. Te wszystkie minerały zawarte w wodzie zostają, więc jeżeli będziemy robić tylko dolewki, to zawartość tych minerałów będzie rosła. W końcu osiągnie niebezpieczny poziom. Natomiast jeżeli robimy podmianki, czyli wylewamy te 30, 40 czy nawet 50% wody, dolewamy świeżej, czystej, bez tych produktów przemiany materii, bez tych produktów, które po prostu samoistnie podczas życia akwarium się wytwarzają, to odświeżamy tą atmosferę, odświeżamy tą wodę, zastępujemy w ten sposób jakby przepływ wody, powiedzmy w rzece czy w jeziorze. Dlaczego tyle robię? Dlaczego tak dużą podmiankę, 40-50%? Po prostu metodą prób i nie powiem, że błędów, po prostu prób. Widzę, że to przynosi najkorzystniejszy efekt, że efekt w akwarium po takiej podmiance jest po prostu lepszy. Że ryby zachowują się lepiej. Woda na początku przez 2-3 godziny jest trochę bardziej mętna, ale za chwilę się klaruje i naprawdę wygląda to dużo lepiej. Rośliny, mam wrażenie, też lepiej zaczęły rosnąć, od kiedy zwiększyłem podmiankę z 20-30 do tych właśnie 40 czy 50 nawet procent. Tak naprawdę tak prosta czynność, jaką jest cotygodniowa podmiana wody, to najprostsza i najskuteczniejsza metoda na zachowanie zdrowego akwarium. Na to, żeby ryby nie chorowały, żeby rośliny dobrze rosły, żeby akwarium po prostu kręciło się samo. A przy okazji przecież zawsze jest coś do zrobienia w akwarium. Jakiś listek do wycięcia, roślina, która zbyt mocno się rozrosła, coś do wyczyszczenia, może glony z szyby. Więc i tak taki cotygodniowy serwis pewnie większość z Was, czy większość z nas robi. Ja to łączę właśnie z podmianką dość dużą,
i uważam, że efekty przynajmniej u mnie w akwarium są bardzo fajne.